Polityka w południe. Dzień dobry, Michał Kolanko, audycja Polityka w południe. Państwa i moim gościem w studiu Radia dla Ciebie jest Jan Szyszko, Instytut Strategii 2050, ale też członek Sztabu Wyborczego Polski 2050 w wyborach do Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Zacznijmy może od tematów europejskich, później przejdziemy do czystszej polityki. Dlaczego pana zdaniem tak mało mówi się w tych wyborach o KPO? Dlaczego też i opozycja, i Prawo i Sprawiedliwość siłą rzeczy też? No niewiele mówią ani o KPO, ani o wprost sprawach przyszłości Unii Europejskiej na przykład. Kwestia unijna oczywiście jest w jednym pytaniu referendum, ale no, zacznijmy od KPO. To chyba miał być jakiś ważny temat? Nie, chyba nie jest. No, Prawo i Sprawiedliwość nie mówi o Krajowym Planie Odbudowy, bo nie ma czym się chwalić. Nie ma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy w Polsce. Jest to wyłącznie efekt decyzji politycznej i pójścia na zgniły kompromis polityczny, czyli trwania koalicji rządzącej za cenę nie dogadania się z Komisją Europejską na temat sprowadzenia, na temat przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy i sprowadzenia miliardów unijnych pieniędzy dla Polaków. Ja chyba bym się nie do końca zgodził z tą tezą, że ten temat zupełnie nie istnieje. Mi się wydaje, że Krajowy Plan Odbudowy w kontekście różnych inwestycji, których nie ma, pojawia się dosyć regularnie. Ja mogę powiedzieć z najbliższej mi perspektywy, że Szymon Hołownia nawet dzisiaj, ale też przez ostatnie kilka dni bardzo głośno mówił o tym, że właśnie w Krajowym Planie Odbudowy pojawiają się, czy są pieniądze na modernizację systemu sterowania ruchem kolejowym w Polsce, które mogliśmy wykorzystać na modernizację tego systemu, a również przez to, że tych pieniędzy nie wykorzystaliśmy, to na zdecydowanej większości tras w Polsce dzisiaj obowiązuje, czy wciąż panuje system wdrażany jeszcze za PRL-u, który no, z ogromną łatwością pozwala paraliżować ruch kolejowy w Polsce. I no, w bezpośredni sposób wpływa na drastyczne ograniczenie bezpieczeństwa podróży koleją w Polsce. To jest taki bardzo praktyczny przykład tego, co by mogło być, a czego nie ma, bo polityczna decyzja rządu była inna. A Polska 2050, pana zdaniem, czy jest taki plan, żeby jeszcze do wyborów przedstawić taki plan odbudowy Krajowego Planu Odbudowy w jakimś sensie? Co by było, gdyby opozycja przejęła władzę? Jaki byłby taki plan, mapa drogowa europejska? Ta mapa drogowa do osiągnięcia czy do sprowadzenia Krajowego Planu Odbudowy jest dosyć prosta. No rzadko się zdarza, zwłaszcza w polityce unijnej, która bywa zagmatwana, by warunki przyjęcia, warunki sprowadzenia pieniędzy czy spełnienia jakoś wymogów były tak jasno określone i tak publicznie dostępne jak w przypadku KPO. To jest po prostu wypełnienie kamieni milowych, tych tak zwanych horyzontalnych, które dotyczą zmian w polskim sądownictwie, które też, powiedzmy sobie szczerze, to nie są zbyt wygórowane warunki. To nie są warunki, które sprawią, że które uzdrowią polski system sądownictwa, ale zrobią ten krok do przodu. Spełnienie tych wymogów, czyli przeprowadzenie stosownej ustawy, to jest kwestia tak naprawdę tygodni. Ja się nie zgodzę z tym, że to da się zrobić w dzień, bo to jest, czy dzień po wyborach, takie wypowiedzi od innych polityków słyszałem. No to jest, powiedziałbym, chwyt kampanijny, mało realistyczne oczekiwanie, ale powiedzieć, że te pieniądze mogą być w Polsce nawet do końca tego roku, to jest moim zdaniem bardzo bezpieczna gwarancja, którą możemy poczynić. A gdy Donald Tusk mówi, że odblokuje pieniądze z KPO, to wie, co mówi? To jest tak prosto możliwe? No, tak jak powiedziałem, te warunki do spełnienia są publicznie dostępne, one nie są specjalnie wygórowane, więc zgadzam się, że jest to proste do osiągnięcia i jedyny powód, dla którego tych pieniędzy nie ma, to właśnie sprzeciw niezrozumiały w mojej ocenie polskiego rządu. No ale nie zgodziłbym się, że odblokowanie bądź nie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy
jest zależne od, tylko i wyłącznie od kwestii personalnych. Nie, tu chodzi o spełnienie konkretnych wymogów zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy i wydaje mi się, że jakikolwiek polityk, który stawia dobrobyt obywateli czy dobrobyt mieszkańców Polski nad swój własny polityczny interes jest w stanie do tego doprowadzić w ciągu kilku tygodni i Polska 2050 jak najbardziej takie zobowiązanie może poczynić. Co do innych kwestii europejskich, to czy w tej kampanii będzie jeszcze grał temat, czy w ogóle zagra temat przyjęcia euro, bo w styczniu Prawo i Sprawiedliwość o tym zaczęło mówić w takim kontekście właśnie, że strasząc w jakimś sensie tematyką euro, coś będzie jakaś odpowiedź opozycji Polski 2050, bo wiem, że to jest temat, którego się państwo nie obawiają, tak mi się wydaje. Nie obawiamy się. Ja też pamiętam, że w styczniu właśnie ten temat przez rząd był i przez Prawo i Sprawiedliwość poruszany, strasząc niejako bardzo negatywnymi skutkami przyjęcia euro w Chorwacji. No później minęły 2 miesiące, spłynęły pełne dane inflacyjne i na temat gospodarki chorwackiej po przyjęciu euro i okazało się, że efekt przyjęcia euro dla gospodarki chorwackiej jest jak najbardziej pozytywny. Więc rozumiem też, z czego wynika to, że Prawo i Sprawiedliwość przestało mówić o skutkach przyjęcia euro, bo fakty nie pasowały do narracji tej partii. Polska 2050 mówiła ustami wieloma polityków, liderów politycznych o tym, jakie stanowisko nasze jest w kwestii przyjęcia euro. Mówiliśmy też jasno, że żeby euro przyjąć, potrzebna jest ponadpartyjna zgoda polityczna w Polsce, której w tej chwili nie mamy. Także mając jasno i odważnie komunikując, jakie jest nasze zdanie w tej sprawie, godzimy się z rzeczywistością polityczną, która w tej chwili, która jest taka, że inne partie muszą się w tej sprawie jasno określić, jakie mają stanowisko i tego byśmy oczekiwali. Uważam, że to by było też dobre dla polskiej debaty, dla debaty publicznej. No i zachęcamy. Co do europejskich tematów, to jedno pytanie w referendum dotyczy tej tematyki, dotyczy imigracji. No i tutaj się też łączy to z pytaniem, czy opozycja, Trzecia Droga, Polska 2050 ma w ogóle pomysł na to, jak komunikować podejście do referendum, do swoich wyborców przede wszystkim. Co, gdy słuchają, jeśli słuchają nas wyborcy, a pewnie słuchają wyborcy Polski 2050, to Trzeciej Drogi, to co powinni zrobić wobec referendum? Jaki jest przekaz właśnie Polski 2050? My mówimy bardzo, bardzo jasno, że to nie jest naszą rolą, żeby czy rolą polityków, żeby mówić czy rekomendować wyborcom, co dokładnie mają zrobić z kartą referendalną. I z tego, co widzę, żaden lider partyjny czy żadna partia po stronie tej demokratycznej nie idzie w nakazywanie swoim wyborcom konkretnego zachowania w urnie wyborczej, co jest dobre moim zdaniem. Natomiast jasno mówimy osobiście, co każdy z nas zrobi, kiedy jesteśmy o to zapytani. Ja też mogę powiedzieć, że ja karty do głosowania w tym referendum nie wezmę. Ale rozumiem rekomendacji. To referendum jest bezprzedmiotowe. No i ta kwestia europejska jest najlepszym tego przykładem, bo to jest pytanie o problemie, który nie istnieje. A jak rozumiem rekomendacji wprost ze strony Szymona Hołowni czy Władysława Kosiniaka-Kamysza nie będzie. Znaczy nie będzie jednego, na przykład nie bierzcie kart referendalnych. Tego liderzy nie zrobią. Obaj liderzy w tej sprawie wypowiadali się za siebie, mówili, co zrobią. Szymon Hołownia wielokrotnie mówił, że nie pobierze, że nie weźmie karty do głosowania w tym referendum, ale jeżeli chodzi o rekomendacje, to mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałem uważam, wcześniej. Nie uważam, żeby to była najlepsza taktyka i najlepsze zachowanie od polityków, żeby nakazywać swoim wyborcom robić coś. No bo też jest tak, że w tym wakacje, gdy spojrzy się na sondaże, to jest chyba jakiś powód, dla którego PiS utrzymuje względną
przewagę nad innymi partiami opozycyjnymi. Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest właśnie wynik referendum, czy tego, że to referendum jest w przestrzeni publicznej. Znaczy, to na pewno była jedna ze skuteczniejszych zagrywek sztabu Prawa i Sprawiedliwości, ale no, z dużym trudem jest, przychodzi mi mówienie o referendum jako zagrywce sztabu politycznego, ponieważ moje osobiste przekonanie jest takie, że referendum jest jednym z najzacniejszych mechanizmów demokracji, mechanizm, który powinien być wykorzystywany do decydowania o najbardziej dzielących społeczeństwa sprawach, a jest przez Prawo i Sprawiedliwość ośmieszany de facto, używany właśnie do podbijania polaryzacji, do mobilizowania w domyśle swoich wyborców. I niestety Prawo i Sprawiedliwość w referendum patrzy, wzoruje się na przykładzie węgierskim, żeby nie patrzeć dalej na wschód, a nie czerpie na wzorców z państw, w których referenda przez lata czy przez dekadę wręcz się sprawdziły, takie jak Irlandia czy Szwajcaria. No ale tak, muszę się zgodzić z panem redaktorem, że czysto komunikacyjnie patrząc, pytania referendum przyciągnęły uwagę mediów. Tak, zdarzyło się to. Czy to jest dobre? Nie, to nie jest dobre. Ale też bardziej chyba tu chodzi o samych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ale tutaj poruszył pan dwa wątki. Dwie takie sprawy, o których warto porozmawiać. Jedna, to na chwilę jeszcze wróćmy do Węgier i do czegoś innego, bo wielokrotnie na tej antenie też pamiętam kilka naszych rozmów jeszcze wcześniej, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o układzie sił opozycji. Tak, o tym właśnie, tak, że na Węgrzech były pewne działania opozycji, jedna lista, inna ordynacja. Skończyło się, jak skończyło. W Republice Czeskiej dwa bloki, podobna ordynacja, zwycięstwo tamtejszej opozycji, no i rząd oczywiście, który działa teraz już od jakiegoś czasu. No i jak z tej perspektywy, czasu wygląda dzisiaj Polska? Jaki jest ten polski scenariusz? No, ja już wielokrotnie mówiłem, że jestem entuzjastą tej strategii czeskiej na wybory, czyli dwublokowej, bloku centroprawicowego, bloku centrolewicowego. No i wetnę się, no i w Polsce nie ma dwóch bloków, są trzy. Znaczy, z perspektywy swojej organizacji mogę powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby ta strategia została zrealizowana i taki jeden blok pod tytułem Trzecia Droga zwiększyć szanse na zmianę w Polsce, wprowadzenie nowej jakości do polityki i stworzenia rządu, który pójdzie do przodu. Ubolewam nad tym, że są trzy bloki, nie dwa bloki, to uważam, że dwa bloki po stronie opozycyjnej by zwiększyły szanse na jak najlepszy wynik po stronie partii prodemokratycznych, ale z trzeciej strony niejako patrząc, uważam, że tak czy siak ta układanka po stronie opozycyjnej nie jest zła i daje naprawdę duże szanse na dobry wynik. I też bardzo mnie cieszy to, wydaje mi się, uspokojenie języka wśród polityków różnych partii po stronie opozycyjnej i nie wiem, czy można to tak nazwać, ale zawarcia pewnego porozumienia o nieagresji i mam wrażenie, że nieformalnie, ale że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że 15 października rozegra się mecz o przyszłość Polski i wszyscy gramy tutaj na jedną bramkę, czy do jednej bramki. A czy Trzecia Droga się odnajduje w tym świecie kampanijnym, w którym też tak szybko zmieniają się tematy? Czy ma wystarczająco, z pana punktu widzenia, osoby też w sztabie, czy to jest, nie ma pan poczucia, że jakby nie ma takiej wystarczająco wyrazistej tożsamości w tym świecie, w którym liczy się taki ostry przekaz? Wydaje mi się, że tak. I wydaje mi się, że dobrze odczytywana jest, czy dobrze się sprawdza strategia, według której jako Trzecia Droga działamy, która ucieka od, czy odmawia wręcz uczestnictwa w takim wyścigu na sprzedawanie kiełbasy wyborczej, czy mówienia o obietnicach, które są
kompletnie nierealizowalne i każdy, który je słyszy, wie, że nie są realizowalne i nie sprawiają, że życie w Polsce będzie lepsze za lat 1, 3 czy 5. Ja bardzo się cieszę z tego, że z bardzo pozytywnym odzewem spotkały się nasze propozycje programowe i gwarancje trzeciej drogi dla nowego demokratycznego rządu PO-PiS. To jest 6% PKB na edukację, to jest jeden bilet do prowadzenia pociągów do każdego powiatu. To są refundacje wizyt u specjalisty. Jeżeli w 60 dni nie dostaniemy wizyty na NFZ, to są wszystko rozwiązania systemowe, które mają polepszyć codzienne życie, życie Polakom. I mam wrażenie, że mówiąc językiem bardzo technicznym, jest popyt na taką politykę, która zajmie się rozwiązywaniem ludzkich spraw. Czyli to jest, jak rozumiem, też w kontrze do innych partii opozycyjnych w jakimś sensie, że państwo chcą się ustawić jako alternatywa i dla jednych, i dla Lewicy, i dla Platformy, czy dla koalicji. To jest kontra do, powiedziałbym, nurtu, populizmu, który zdominował polską politykę przez ostatnie lata. Tak, no więc to jest tak, na pewno w kontrze do tego głównego nurtu, no a główny nurt zwykle jest uprawiany przez więcej niż jedną partię. Ale jest też tak, że ryzyko jest zawsze takie, że gdy się mówi o takich propozycjach, jak pan wspomniał, to niezbyt często, czy nie tak często media cytują takie postulaty, propozycje, niż jasne, ostre deklaracje Donalda Tuska, czy też czasami liderów lewicy. Jest chyba zawsze dylemat. No, co mogę panu powiedzieć? Jakby tak rzeczywiście jest, że często proste i jasne deklaracje mają łatwiejsze przebicie, ale w polityce nie chodzi o to, żeby iść na łatwiznę, chodzi o to, żeby stworzyć odrobinę lepszy świat. I ja jestem zainteresowany z tego przebicia, zadowolony z tego przebicia, czy z dotarcia i zainteresowania naszymi propozycjami, naszymi pomysłami na Polskę. Jeszcze jedna rzecz, a ta polaryzacja, ona w ogóle jest tak silna, jak się też zapowiadało, wydawało, czy jednak nie? Co można o tym powiedzieć? Jak to pan widzi dzisiaj na koniec wakacji, początek roku szkolnego, jutro w zasadzie? Tak, moim zdaniem ta polaryzacja istnieje, ona jest, wydaje mi się, że jej nasilenie jest większe niż było jeszcze nawet parę lat temu, ale jednocześnie coraz większa grupa Polaków jest tą polaryzacją zmęczona. To widać też na przykład mierząc sumarycznie poparcie dwóch największych partii w Polsce, że ono jest rzeczywiście dzisiaj niższe niż było parę lat temu, ale jednocześnie elektoraty tych partii są wzajemnie bardziej spolaryzowane niż były jeszcze parę lat temu. I ta sytuacja... milcząca większość rośnie. Jakbyśmy to powiedzieli po niksonowsku. Tak, tak. Milcząca większość. Jeszcze to nie jest większość. Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale rośnie. Więc to jest też no, fakt, który skłania mnie właśnie do tego wniosku, że jest przestrzeń w Polsce na nową politykę, która nie będzie się opierała na o wywracanie stolika, bo to po prostu prowadzi do większego bałaganu, a o zapraszanie do stołu grup społecznych Polaków, które były pomijane po prostu przez ostatnie lata czy dekady. I to jest oferta trzeciej drogi. Co do jesieni, do tego jeszcze na koniec przejdziemy, ale co do jesieni, zanim jeszcze do tego, to jeszcze jedno pytanie o jesień. Jakie są dzisiaj nastroje zanim jeszcze nastroje, to bilans wakacji, no bo rok temu wakacje to był kryzys Odra, no i kryzys węglowy. W tym roku wakacje, no to były, wiadomo, listy, ale jakichś takich większych, poza tematem bezpieczeństwa, granicy, grupy Wagnera, to tak niewiele się działo. Raczej spokojne wakacje. Tak, to jest w sumie paradoksalne, że wakacje na rok przed wyborami były chyba bardziej polityczne przez kryzys wokół Odry niż wakacje na I kilka przez miesięcy. I kwestie węgla, tak? I kwestie węgla też. Mam podobne odczucie. Tak, zgadza się. Ja mam wrażenie, że te wakacje to był taki moment, w którym Polacy mogli trochę odetchnąć od polityki, wrócą na nie z
otwarciem na nowe drogi, powiedziałbym w ten sposób. Również w polityce my też planujemy całkiem intensywne działanie podkreślające nasze cele i nasze gwarancje, nasz program w najbliższych dniach. Najbliższy już w Katowicach w sobotę, kiedy inaugurujemy tak naprawdę naszą kampanię. Ważny politycznie region Śląska, ale też tak się zastanawiam, myślę, że nasi słuchacze, widzowie mogą się też zastanawiać na koniec, bo było przez 3 lata była prekampania w zasadzie, czy 2 lata w zasadzie prekampania wyborcza. Ja liczę mniej więcej od czasu, kiedy Donald Tusk jednak wrócił do polskiej polityki, kiedy już ustaliły się te kontury, że jest właśnie przewodniczący Tusk, przewodniczący Hołownia, przewodniczący Kosiniak, liderzy liderki Lewicy. No i to trwa już od 2021 roku do dziś, do za chwilę rejestracja list. No i czy dzisiaj trzecia droga i Kosiniak-Kamysz i Hołownia są w ogóle w stanie powiedzieć coś, czy będą mówić coś zupełnie nowego, czymś właśnie w tych Katowicach państwo nas jako dziennikarzy, analityków zaskoczą pod względem właśnie tego, że to będzie nowy przekaz, czy bardziej jednak kontynuacja? No, będziemy planować niespodzięki oczywiście, ale to musimy poczekać do soboty. Bardziej nowa opowieść, czy bardziej ewolucja? Ale trzecia droga od powstania ma bardzo jasno określony cel i swoje założenia, czyli rozwiązywanie problemów zwykłych Polaków. Tutaj są te propozycje, o których wspominałem, takie jak 6% PKB na edukację i jednocześnie pokazanie, że ta zmiana i nowy demokratyczny rząd nie musi być powrotem do tego, co było. I trzecia droga jest gwarancją tego, że nowy demokratyczny rząd pójdzie do przodu i rozwiąże te problemy, które od lat bądź dekad są nierozwiązane. Stąd nasze skupienie na edukacji, zdrowiu, transporcie, zielonej zmianie. Ale też z drugiej strony taki gdybym zabawił się w adwokata diabła, to mógłbym zapytać, ale czy wyborcy uwierzą w to, że nie będzie powrót do tego, co było, skoro połową komponentu trzeciej drogi jest prezes PSL, który był kiedyś w rządzie? Jednak to jest tak, że trzecia droga jako jedyna koalicja stworzona przed tymi wyborami jest też jedynym blokiem po tej stronie, który pokazuje, czy jest reprezentowany na najwyższym szczeblu przez nowe pokolenie polityków. I to jest ogromna wartość, że ten głos jest w polskiej polityce słyszalny. I perspektywa, która chciałbym, żeby również w dużo większym stopniu w innych partiach była obecna. To jest to pokolenie osób 40-latków, którzy dzisiaj właśnie w największym stopniu mierzą się z problemami, które obecny rząd stworzył, choćby dla przedsiębiorców, czy w obszarach, o których wspomniałem przed chwilą. Także ja bym powiedział, że tak, jest to zdecydowanie nowa jakość i świeże spojrzenie i taki nowy oddech w polskiej polityce. O konwencjach wyborczych, o listach i nie tylko będziemy oczywiście jeszcze mówić. Dzisiaj o 13:30 prezentacja jedynek Prawa i Sprawiedliwości, a w sobotę konwencja w Katowicach w sercu Śląska Trzeciej Drogi. Wtedy też, z tego co pamiętam, konwencja Lewicy. Pamiętam też z tego kuluarów wynika, że wtedy też okręgi w okręgach Prawa i Sprawiedliwości czy w okręgach wyborczych będą prezentowane listy, więc kampania już w całości, więc kampania w pełnym rozkwicie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Jan Szyszko, Instytut Strategii 2050 i też członek sztabu wyborczego Polski 2050 w wyborach do Sejmu i Senatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.